Ojciec Paweł Górzyński, dominikanin. Witam serdecznie w studiu wirtualnej Polski. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To proszę wybaczyć, że rozpocznę tak trochę prywatnie, ale dałby ojciec parę lat temu wiarę, że Szymon Hołownia, znany przecież ojcu osobiście, zostanie politykiem? No, jeżeli... Ktoś weźmie się za coś w sposób solidny, konsekwentny, z wiarą, umiejętnością, no to dla każdego jest taka szansa. Oczywiście, że wcześniej postrzegaliśmy pana Szymona Hołownię w innych kategoriach, jako gwiazdę medialną programu Mam Talent wcześniej miałem wielką przyjemność współpracować z nim w Religii TV i długo nie myślałem o nim w kategoriach politycznych tak czy kandydata na polityka zabrał się za to i jak widać ma efekty swojej pracy a człowiek wielu talentów, chyba zgodzi się ojciec, bo polityk z jednej strony, wcześniej jak ojciec wspomniał, showman, ale też człowiek, który ma za sobą etap, epizod w nowicjacie. O, można powiedzieć dwa etapy w nowicjacie czyli człowiek który bardzo intensywnie i otwarcie szuka tak stawia pytania nie, sprawdza swoje pragnienia oczyszcza swoje pragnienia jeżeli Okazują się nietrafne, odkłada na bok, szuka nowych celów, szuka nowych sposobów realizacji na to, kim by chciał być, co chciałby robić w życiu. I teraz przyglądamy się nowemu etapowi życia pana Szymona Hołowni. A proszę ojca, ojca zdaniem, jak sobie Szymon Hołownia radzi jako marszałek debiutant? Powiem tak, tutaj nie odpowiem panu na to pytanie, bo wchodziłbym już w ten zakres, który mi jako księdzu nie jest przynależny. Tak? Nie po to prowadziłem kampanię Kościół Wolny od Polityki, żeby teraz publicznie recenzować działania. I postawy polityków, tak? Jeżeli rozmawialibyśmy na temat relacji państwo-kościół, jestem stroną w tej rozmowie, ale ocen politycznych polityków nie będę wygłaszał. Proszę mi wybaczyć.